Naszym graczem jest pani Aleksandra Hamerska, maturzystka z Głuchołaz. Chciałabym wygrać sumę około 25 do 50 tysięcy, gdyż moim marzeniem jest założyć własne biuro podróży i właśnie zrealizować moje marzenia w przyszłości. Dzień dobry, pani Olu, witam. Dzień dobry. Witam. Również. Rozumiem, że debiut w telewizji, tak? Tak, tak. Fajnie pani wygląda, ładnie się prezentuje, bardzo. Super. Nastrój dobry? Tak, super. To jest bardzo ważne. Wyczytałem, że jest pani mistrzynią Polski, tak? Tak, tak. W czym? W kolarstwie górskim oczywiście. W kolarstwie górskim. To gdzie jest ta miejscowość pani położona? Głuchołazy. To jest mała miejscowość turystyczna koło granicy czeskiej. A, to jest gdzie jeździć, prawda? No pewnie. Jasne. Zaczynamy grę? Tak. Zaczynamy. Proszę bardzo. To może na początek 5. Piąte. Zapraszam. Proszę bardzo, to już nie będę szedł, może będzie z tej strony. 49. 49, to też blisko mam. Fajnie. 12. Dwunasteczka jest. 27. 27 jest. I ostatnia, najlepsza. 33. I 33. Dziękuję i zapraszam na fotel gracza. Jak się pani uczy, pani Aleksandro? A, bardzo dobrze. I gdzie na studia pani się wybiera? Do Wrocławia. Na co? Na turystykę. Na turystykę. To jakaś agencja turystyczna? Biuro podróży? Biuro podróży, tak. Biuro podróży, tak? Tak, tak. W planach. No, proszę bardzo. Kto panią wspiera dzisiaj? Jest ze mną mama. Jak ma na imię mama? Danuta. Witamy panią, dzień dobry. Oto pierwsze pytanie dla pani Aleksandry. Która jednostka miary wykorzystywana jest w dietetyce do obliczania wartości odżywczej? Pani liczy wartości odżywcze? Czasami. Która koperta? To może 12. Proszę. Radian, kaloria, volt czy lumen? Oczywiście kaloria. Jasne. To już 12 pani. Teraz już luz, prawda? No tak, jest. Nie ma co, jest pierwsza koperta, można mieć kolejne. Raz warto, raz nie warto, prawda? Oto następne pytanie. Jaką tradycyjną nazwę nosi drugi dzień świąt wielkanocnych? O którą będziemy walczyli? To może o piątkę. O piąteczkę, proszę. Tłusty czwartek, lany poniedziałek, środa popielcowa czy niedziela palmowa? Oczywiście B, lany poniedziałek. Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Ale pani zbiera. Pani Aleksandro, oby tak dalej. Dwie są, trzy jeszcze można mieć. I kolejne pytanie. Jak brzmi nazwa boiska, na którym rozgrywane są mecze tenisowe? O którą pani zagra teraz? 27. Proszę bardzo. Kort, plansza, arena czy mata? Kort. Brawo! Proszę, 27 jest. I jeszcze dwie do wygrania. Przedostatnie pytanie dla pani Aleksandry. Z nadejściem której pory roku wiąże się ludowy zwyczaj topienia marzanny? O którą pani zagra? 49. Proszę. Zimy, wiosny, lata czy jesieni? Odpowiedź B, wiosny. Brawo! Proszę bardzo, 49 pani. I teraz będzie pani walczyła ostatnią swoją kopertę, 33. Oto pytanie. Obywatelem którego państwa był Robert Schuman, jeden z ojców Unii Europejskiej? Niemiec, Belgii, Francji czy Holandii? Wydaje mi się, że A. Był premierem Francji. Odpowiedź C. Proszę bardzo, 33 do niszczarki. Ale cztery... Nie ma co się martwić. Cztery koperty, niezły wynik, prawda? Prawda. Tak, proszę, na środek te kopertki.
Zadowolona jest pani z wyniku kopertowego, pani Olu? Jasne, że tak. Jest pani. To co robimy? Licytujemy. Czyli pani chce sprzedać? No tak, na razie tak. Z całej sympatii dla pani, nie chcę ich kupić. Ale bardzo fajne koperty, naprawdę. I to aż 4. Ponieważ bardzo fajne, dlatego ich nie chcę. No to może chociaż jedną. Pani tak nalega, tak? No nalegać nie nalegam, ale jakby pan zechciał, to moglibyśmy się policytować. No tylko dla pani, jedną dobrze. To może piątkę. To z sympatii. Piąteczkę, tak? Tak, może piątkę. Dobrze, ile? 15 tysięcy. No i tak, co, ja tak z sympatii, a pani tak z grubej rury? No jak z grubej rury? Z grubej rury to by było 50. No tak za 15. Bardzo fajna koperta, naprawdę. To strach pomyślisz, gdybym ja chciał te 4 kupić wszystkie, to wtedy bym dopiero zapłacił, tak? Na tak z ciekawości posłucham, a ile by 4 kosztowały? No tak wszystkich myślałam, że nie sprzedam. Może 3. 3 chciała pani sprzedać, tak? No tak. No to 3 ile by kosztowały? 3? To może po 15 za każdą? Czyli 45 tysięcy, tak? Tak. Czuję do pani sympatię, ale każda sympatia ma granice. No tak. To może wróćmy do tej jednej. Której? Do tej piątki. Dobrze, wrócimy. Ja mówię, że 5,27 to słabe koperty. Bardzo dlatego słabe. Tak chciałem kupić, dać dużo nawet. O, 49, no lepsza troszkę, no. Troszkę. Mogę dać za nią 1000. 1000? Tak. To jak lepsza? No lepsza. Lepsza od tych dwóch razem, czy od tej? Od dwóch razem. Proszę sprzedać i wtedy pani zobaczy, na ile jest lepsze. Bo musimy ruszać grę, prawda, pani no tak, Aleksandro? No tak. To może tą piątką się zajmijmy. Ja proponuję pani sprzedać za 1049. Tak. I ja pani pokażę, co tam jest. A pani zrozumie wszystko, co ja robię tu dla pani. Z sympatii. Czyli jak ją sprzedam, to ją otworzymy. Tak. I wszystko zaraz pani zrozumie wtedy. Idzie za 1000? Za 1000, to może za 2. Tak na dobry początek. O, dobrze. Dla pani już się nie będę upierał. Proszę, 2000. Proszę bardzo. 2049 moja, tak? Tak. I chciała pani zobaczyć, dlaczego kupuję tak tanio 49, prawda? No tak. Żebym mógł udowodnić całą sympatię, którą mam dla pani. Do mnie, tak. Tak? Tak. Chce pani zobaczyć? Bo pani wszystko wtedy zrozumie. Na pewno. No chyba, że pani nie chce, to nie nalegam, prawda? Mogę zapytać mamy? Tak. Ja myślę, zobacz, no nie ma chyba teraz już za bardzo wyjścia. Także zobacz, jaka sympatia właśnie. Jak nie ma wyjścia? No w tej grze są różne wyjścia. Wariantów jest dużo. Nie ma, ale teraz już jak... Także córka może wybrać dowolny wariant. Albo gramy dalej, albo sprawdzamy moją sympatię. Dobrze, tą jedną może sprawdźmy. Czy sprawdzamy sympatię? Tak, no tak. No dobrze, proszę bardzo. Bo pani ufa mi, że zrobiłem to z całej sympatii, czy nie? No tak, ja panu ufam. Ufam pani? Tak. I dobrze pani robi, proszę zobaczyć. Za 2000 odkupiłem? 30 tysięcy. Z całej sympatii. Mam je pokazać, proszę. Lubię panią? Bardzo. Na ale pewno. Pani. Podoba mi się. Proszę mi dać teraz? Bo wie pani, przecież ja mogłem mieć za darmo te 30 tysięcy, prawda? Ale z sympatii dałem pani 2000. Dlaczego za darmo? No prawie już była pani bliska mi oddać tę kopertę w prezencie. No jak w prezencie? No, ale 2000 jest. No jest. Czy chce pani, żebym dalej wyrażał sympatię? Do mnie? Tak, no przecież. To może do mnie już nie, już wiem jaka jest sympatia wobec mnie. Kupię 27. 27? Tak jak na początku, 15 tysięcy. 5. 10. 6.
9. 7. 8. Zgoda. 8 tysięcy proszę do studia. Proszę bardzo, panie Aleksandro, tu jest 8 tysięcy i 27 moja, tak? Tak. Tak czy nie? Tak. Jak pani sądzi, ile jest 27? Nie mam pojęcia, ile tam może być. Za ile kupiłem? Za 8, za 8. Prawda? Tak naprawdę 27 mogłem od pani kupić za dowolną kwotę. Wie pani dlaczego? Nie wiem dlaczego. Bo aha, 12 jest minus. Jest minus. Tak. Tak. I 27. Proszę zobaczyć, co tam było. Śmiało, śmiało, nie bać się. Za 8 tysięcy, co kupiłem? Od pani? Czemu tak pani? Sekundkę. Bo tak się właśnie zastanawiam jeszcze. No. Czy chce pani jeszcze uratować sytuację? No na pewno chciałabym. To w takim razie tą kopertę, którą kupiłem za 8 tysięcy, tak, mogę zamienić na 12. I wtedy czyli ten minus będzie u mnie. Co robimy? Myślę, że ta sympatia u pana Ibisza rośnie, także myślę, że zamienią. Wzrasta coraz teraz bardziej. Teraz dopiero. Teraz pani zmądrzała dopiero, no. Mam oddać tą 12? Oddać za 8 tysięcy, tak? Zamień się. Za 8 tysięcy wtedy bym ją sprzedała, tak? Bo to no, będzie wyjdzie tak na to, że za 8, no tak, no. Propozycja jest jak aktualna. Jak ją zamienię, to będę musiała od razu otworzyć tą 12? Oczywiście. To może porozmawiam o tej piątce. Piątki pan nie chce? Piątkę to mogę za dowolną kwotę kupić, jak ma pani 12. Jaka to różnica? 12 jest u pani. Dowolna kwota, którą pani mówi, wnoszą do studia, ale 12 zostaje już do końca u pani. Chyba, że teraz pani wymieni. Jeżeli pan kupi ode mnie teraz tą piątkę, to jej nie zamienię. Za dowolną kwotę, tak jak pan powiedział. I 12 zostanie już u pani na zawsze. Tak? Dobrze rozumiem pani myślenie? No tak. To proszę otworzyć najpierw tą kopertę, którą ja kupiłem za 8 tysięcy. Czyli ta 12 jest naprawdę taka zła koperta? Tak. Na pewno? Na pewno. Ale to jest niemożliwe, jak 12, taka pechowa? Oj, oj, oj. No, nie wiem jak pani pomóc, no już chciałem zrehabilitować się, mówiłem, prawda? No za te tak. 6 tysięcy to chciałem tutaj naprawić całą sytuację. A ja tak uczciwie zaczęłam, a pan na początku tak mnie zniechęcił. I teraz nie wiem, czy pan ale wierzyć. Ja jestem teraz uczciwy. Teraz? Tak. A przedtem? Też było z całej sympatii do mnie. No ale to było tak, żeby widzowie mieli ubaw, no, że za 30 tysięcy dałem 2. Ale teraz nasi widzowie mają drugi ubaw. Jak się teraz ubawią, sprzedam, oddam tą 12 tak za 8 tysięcy. I jak pani się nie zamieni, to teraz będą mieli ubaw dopiero. Już czekają tylko. Pani nawet nie wie, co pani trzyma w rękach. No właśnie nie wiem. Mogę się dowiedzieć. Chce pani mieć tą 27? Ma pani jeszcze szansę. Nie, nie zamieniam. Otwieramy. Za 8 tysięcy co kupiłem? Zero. Zero. I teraz pani rozumie, co może być w 12? Ale twierdził pan przed chwilą, że to jest taka dobra koperta. Proszę, w porównaniu z 12, tak. Aha, z 12. Proszę zniszczyć, to zero. Dlatego ja mówiłem pani, że mogę dać za nią dowolną kwotę, prawda? Za piątkę. Tak. No, ciekawy jestem teraz, co pani zaproponuje mi. Otóż teraz pani wie, że za zero dałem 8 tysięcy. No tak. Jak pani sądzi? Jak pani to czuje? Czy ja chcę, żeby pani wygrała, czy nie? Co pani mówi intuicja kobieca? Intuicja mówi mi, że pan chce, żebym wygrała. Chociaż... No. Nie wiem, czy pan się stara tak bardzo, żebym... A dlaczego pani mi nie pomaga? I swojej intuicji pani też nie pomaga, żeby pani mogła wygrać? Pomagam. Więc pan teraz chce kupić kopertę numer 12. Tak. A za jaką kwotę? Chcę kupić minusa. No tak. Dam pani 20 tysięcy. Dwadzieścia tysięcy.
Za minusa? 20 tysięcy? Tak. Nie opłaca się panu. Dlaczego? No bo ja będę miała 20 tysięcy, a pan minusa. No, a za 2 tysiące kupiłem 30 tysięcy. No tak. Ale zero pan kupił za 8. Słucham? Zero pan kupił za 8. I co o to oznacza? No to oznacza to, że drugi raz pan przepłaci. Panią to martwi? Nie, mnie to bardzo cieszy. Tylko nie wiem, dlaczego tak zależy panu na tej 12. Dobra, okej. Okay. To już nie namawiam. Otwórzmy tą 12 i zobaczmy, co tam jest. Proszę bardzo. Walczyła pani o tą 12 wszelkimi sposobami. Może o tej 5 porozmawiamy najpierw. Tą 12 zostawimy na koniec. No bardzo proszę. Tak? Czyli ta 12 jest moja. Tak? No to może otwórzmy, no nie męczmy widzów, no. Jak jest minus, to już co będziemy targować się o 5, jak... Dobra, ile chce pani za 5, no? Ile chce za 5? No. 30 tysięcy. Proszę, 30 tysięcy. Bardzo, 30 tysięcy i piąteczka moja, tak? Tak. No. Ja jestem ciekawy, co mama teraz sądzi o tym wszystkim. Bo 12 pani bardzo chciała, prawda pani? Jak ma na imię mama? Danuta. Pani Danuto? Tak. Co teraz? No teraz sądzę, że tam jest jednak minus 100%. No. Ja jestem przekonany. Dobra, to porozmawiajmy teraz z panią Aleksandrą. Tak. Pani Aleksandro, proszę się zastanowić, ile pani potrzebuje pieniędzy. Tak dla siebie, pod koniec gry, że pani była szczęśliwa, zadowolona, no ale też w drugą stronę, żebym ja też był zadowolony. Z wzajemnej sympatii, prawda? Wtedy byśmy się dogadali. Jaka kwota pana interesuje? Tak, żeby pan był zadowolony. Z całej sympatii do pana. To podoba mi się tak po sobie jest sprawy. Ma pani 40 tysięcy, prawda? Tak. Połowę. I będziemy zadowoleni. I ja, i pani. Czyli 20 tysięcy mi pani oddaje. Mhm. Oddaje mi pani kompertę 12. I sobie zatrzymuje 20 tysięcy. Tak pół na pół. Tak. I uważam, że to jest super propozycja dla pani. Sam jestem zdziwiony, że tak dużo chce pani zostawić. Ponieważ kupiłem to 30 tysięcy za 2 tysiące, chcę się teraz zrehabilitować. Przed panią i przed panią Danutą. Inny gracz by tyle nie dostał, tylko pani. Oddać tą 12. Pani Danuto, coś tu mądrego córce doradzić, proszę? Bo pani z boku lepiej to widzi. Pani Aleksandra tutaj, pani Aleksandra w stresie może tu się dobrze nie orientować. No nie chcę za bardzo sugerować, ale może tą 12 weźmiemy. Też bym była za tą 12. Ona mi się bardzo podoba. Dobrze. Naprawdę. To jest rodzinna koperta, prawda? No tak. Numer 12, taka szczęśliwa dla rodziny, tak? Dobrze. I ponieważ ta 12 to jest taka rodzinna liczba wasza, rezygnujemy z 400 tysięcy, tak? I powiesimy sobie to w kuchni. I cała rodzina będzie oglądała codziennie przy śniadaniu tę oto szczęśliwą kopertę. To co robimy, pani Aleksandro? Otwieramy 12? Otwórzmy. Otwieramy. Otwieram, Ola, tak? Ale masz 20 tysięcy. To jest bardzo dużo pieniędzy. Mam 40 i 12. Albo 20 tysięcy na koniec gry. Czuję, że mi się nie opłaca jej sprzedać. Panu. Tak pani czuje. Ja muszę jeszcze zapłacić za to, żeby pan ją ode mnie wziął. No tak, owszem. Czyli tak pani czuje. Kobieca intuicja to pani mówi, tak? Tak. Że? Że nie warto jej oddawać. Że nie warto oddawać, tak? Tak.
to niech pani zaufa swojej intuicji i otworzy kopertę 12. Rodzinną liczbę. Ma pani w tej chwili 40 tysięcy. Tak, tak, tak. Zobaczmy za 10 sekund, ile będzie pani miała. Proszę otworzyć kopertę. Otworzyć? Ale 40 tysięcy jest do wzięcia. Rozumiem, tak? Do momentu, dopóki koperta jest zamknięta. Mogę ją panu oddać za darmo. W prezencie. 40 tysięcy sobie zostawić? Nie, 40 tysięcy, Ola, weź i kopertę oddaj panu Ibiszowi z całą, naprawdę, z całą sympatią i szacunkiem dla pana. Bez dopłaty? Bez dopłaty. W prezencie. Z całej sympatii. Dobrze, niech będzie. Proszę oddać kopertę. Czyli tak, pieniądze są moje, sympatii, tak? Sympatii pani mówi? Tak, 40 tysięcy, tak. Za łatwo ją oddałam. A dobrze mówiłyście. Dobrze. 12 to jest rodzinna liczba. Ale dam pani szansę jeszcze. Mogę ją odkupić. Chce pani mieć rodzinną kopertę? Miałam ją przed chwilą. No, miała pani, ale teraz pani nie ma. Chce pani ją mieć? Mieć może bym chciała. Proszę bardzo. A to jest z całej sympatii do mnie. Tak, za darmo, daję. W prezencie. W prezencie. Rodzinną kopertę, 12. Chce pani? A tam może być dużo więcej. Ale może być też minus 100%, a gotówka jest gotówką. Masz 40 tysięcy i marzenia twoje na pewno ziszczą. Dobrze, się. Nie sprzedaję, no nie kupuję. Nie sprzedaję. Pani Aleksandro. Nie chcę jej w prezencie. Proszę zaimponować całej widowni. Telewidzom. Ją otworzyć. Naszym. Telewizji Polsat. Głuchołazy, tak? Tak, głuchołazy. Głuchołazom całym. I wziąć ode mnie w prezencie tą kopertę. Bierze pani? Ale co ja zyskam wtedy, jak ją wezmę? Sympatię widzów. Powiedzą, jaka ryzykantka. Nie boi się Ibisza. Ryzykantka. Wszyscy się boją, a ona, proszę. Nie chcę tej koperty za darmo. Ale zawsze może pan dopłacić, żebym ją wzięła. Dopłacić? No tak. Ile? 50 tysięcy. Ja mam dopłacić 50 tysięcy, żeby pani ją wzięła? Tak, i ją wezmę. Nie, Ola, 40 tysięcy to jest naprawdę... Pani Aleksandro? Chce pani mieć 50 tysięcy? Nie, nie chcę. Jeszcze do tych 40? Nie, za duża kwota pieniędzy. Proszę mnie nie rozczarowywać. Nie. Wziąć w prezencie. Nie wezmę. Dziękuję bardzo. No dobrze, to otwieramy. Zobaczmy, co mogła pani mieć. Proszę otworzyć. To może do publiczności. Tak, można. Co można było mieć? 40 tysięcy i? Samochód osobowy. Trudno. Proszę nie mówić trudno, bo 40 tysięcy to jest rewelacyjna wygrana. Tak. Tak czy nie? Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandro, 40 tysięcy. Wygrała pani dzisiaj. Rzecz ciemno. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Super. A jeżeli państwo chcą grać o duże pieniądze, SMS o treści start pod numer 75550. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.